Sponsorem programu jest hurtownia i sklep elektrotechniczny Amper B z Bolesławca. Byli wykorzystywani jako tania siła robocza. Ciężkiej pracy towarzyszył głód i choroby. Polacy, Rosjanie, Francuzi i wielu innych straciło tam życie. Dziś w odkrywamy historię, ponura historia obozu jenieckiego Stalag 8A. Pozostałości niemieckiego Stalagu 8A z czasów II wojny światowej znajdują się w Zgorzelcu przy drodze w kierunku Bogatyni. Historia tego smutnego miejsca sięga sierpnia 1939 roku, kiedy to w związku z przygotowaniami do wojny w północno-wschodniej części Görlitz-Ost rozpoczęto organizację obozu przejściowego. Dość duże, bo liczące wówczas około 95 tysięcy mieszkańców miasto, położone po obu stronach Nysy w śląskiej prowincji Rzeszy, spełniało zakładane warunki. Stalag otrzymał liczbę 8 i literę A jako pierwszy z tworzonych tu obozów. Do niego trafili pierwsi jeńcy II wojny światowej, żołnierze Wojska Polskiego. I to ich rękoma wznoszony był właściwy stalag, który miał inną lokalizację niż obóz przejściowy. Położony był w południowo-wschodniej części miasta w dzielnicy Mois, dzisiaj to Zgorzelec Ujazd. Co pozostało po obozie jenieckim Stalag 8A? Na to pytanie postaramy się odpowiedzieć w dzisiejszym odcinku. Görlitz terytorialnie podlegał pod Breslau, czyli Wrocław, i w związku z tym we władzach wojskowych obóz jeniecki, który tutaj był usytuowany, otrzymał literę A. Stąd też było Stalag A, 8A. Warto przypomnieć o tym, że już we wrześniu 1939 roku, późną jesienią, do Zgorzelca trafili polscy żołnierze, których umieszczono w tak zwanym gułagu, takim zupełnie innego typu obozie, który to był przygotowany w bardzo prymitywny sposób. Mianowicie ci jeńcy mieszkali w namiotach, w zimnie, oczywiście niedożywieni. I tak było to całą jesień i bardzo mroźną zimę 39 na 40 rok. Warto wiedzieć, że właśnie ci jeńcy polscy, oni później tutaj budowali ten właściwy Stalag 8A i byli oczywiście traktowani gorzej niż późniejsze tutaj nacje, które były przyjmowane. To właśnie Polacy w ciężkich zimowych warunkach budowali początkowo baraki, a potem pozostałą infrastrukturę Stalagu 8A, który zaczął funkcjonować od końca grudnia 1939 roku. W czerwcu 1940 roku do obozu zaczęły napływać transporty jeńców belgijskich i francuskich, a potem innych narodowości. Najliczniejszą grupą w obozie stali się jeńcy radzieccy i to oni, traktowani najgorzej, ponieśli największą ofiarę. Pod koniec 1941 roku do Stalagu 8A Görlitz trafili jeńcy sowieccy. Byli oni najokrutniej traktowani, przede wszystkim dlatego, że tak można było wytłumaczyć ten stosunek Niemców do tej narodowości, że Związek Sowiecki nie podpisał konwencji genewskiej, która gwarantowała jakieś prawa jeńcom rannym do niewoli. Oczywiście był to tylko pretekst, ponieważ w stosunku na przykład do jeńców polskich również uważano, że ponieważ po 1939 roku państwo polskie w mniemaniu niemieckim oczywiście przestało istnieć. W związku z tym różne międzynarodowe konwencje dotyczące jeńców polskich nie obowiązywały. A wracając do jeńców sowieckich, była ponadto jeszcze taka potrzeba takiej zemsty na tych wszystkich komunistycznych szeregach, dlatego że Hitler nienawidził oczywiście komunizmu i wtedy, kiedy zawierał pakt dotyczący agresji na Polskę,
korzystał z chwilowej okazji po to, żeby włączyć w to właśnie siły sowieckie. Wracając do jeńców sowieckich, za moimi plecami jest cmentarz, na którym spoczywa 10 tysięcy, około 10 tysięcy osób, które tutaj umarły, jeńców sowieckich. Dlaczego? Dlatego przede wszystkim, że ci ludzie umierali z głodu, byli niedożywieni, z różnego rodzaju szykan, od pobicia, z wszelkich form innych represji. Przede wszystkim starano się właśnie wyniszczyć tych nieszczęśników głodem. Sam pogrzeb wyglądał bardzo źle, ponieważ zwykle zbierano ciała tych, którzy umierali, a były to wychudłe jakieś wręcz szkielety do skrzyni drewnianej. Te skrzynie drewniane tutaj przywożono z tymi ciałami. Oczywiście skrzynie zostawiano, wysypywano te zwłoki do dołów dużych. No i tak kończyła się ceremonia pogrzebu. Warto zwrócić uwagę, że te groby, które są na tym cmentarzu zaznaczone, one nie są w istocie jakimiś takimi mogiłami, pod którymi są trumny czy uporządkowany sposób składane zwłoki. To jest po prostu sposób taki, w jaki starano się upamiętnić ten cmentarz. Dzisiaj jest czas, kiedy wszyscy są oburzeni tym, co robi Związek Sowiecki, czy dzisiejsza Rosja, przepraszam, w Ukrainie. Ale tutaj ci ludzie, którzy spoczywają, no byli po prostu ofiarami wojny. Oni ginęli dlatego, że władza kazała im iść walczyć. I stąd też ten cmentarz otoczony jest jakimś tam szacunkiem, opieką. Widać, że jest zadbany, posprzątane są liście. A przy samym wejściu do cmentarza rośnie drzewo, które zasadzono wtedy, kiedy tutaj ta nekropolia w czasach wojny powstawała. Na około 30 hektarach terenu zajmowanego przez Stalag 8A znajdowało się łącznie 60 baraków. Te były nieogrzane i przeludnione. Rosjan kwaterowano nawet po 600 w jednym baraku, przeznaczonym dla 200-250 jeńców. Teren ogrodzono podwójnym drutem kolczastym i ustawiono 10 wież wartowniczych. Brakowało leków, szerzyły się choroby zakaźne, w tym przede wszystkim dyzenteria, zwana czerwonką. Bochenek chleba był na kilku żołnierzy, do tego kawałek margaryny, pół litra rozwodnionej zupy i kawa. Wyżywienie takiej ogromnej ilości ludzi było przedsięwzięciem na pewno trudnym, skomplikowanym. Niemniej tutaj oczywiście te kuchnie, które funkcjonowały, były obsługiwane przez samych jeńców wojennych. Co do samego jakiegoś takiego kaloryczności, do samej kaloryczności posiłków, jeńcy, zwłaszcza ci, którzy pochodzili z tych państw zachodnich, mogli liczyć na paczki Czerwonego Krzyża. Zachował się jeden z filmów, taka kronika filmowa, gdzie widać, jak obóz w takim odpowiednio wskazanym miejscu odwiedza komisja Czerwonego Krzyża, która bada ten, powiedzmy, sposób, w jaki ten obóz żywił jeńców wojennych. Być może był to rzeczywiście obóz nawet ten, może to w tym Stalag 8, a ten film nakręcono. W każdym razie, tak jak wspomniałem, paczki, które docierały do jeńców zachodnich, urozmaicały ich wyżywienie. Najgorsze wyżywienie serwowano, jeżeli można tego słowa użyć, jeńcom sowieckim. Oni szukali drobin, jakichś łupin od ziemniaków. To wyżywienie ich było tak mizerne, że bardzo szybko ciała tych ludzi stawały się właściwie takimi chodzącymi szkieletami, umierali masowo w związku z tym. Poza tym, tak jak wspominałem, byli szykanowani na różne inne sposoby. I to miejsce jest miejscem, gdzie stała jedna z tych części takich murowanych kuchni, która oczywiście miała tutaj o wiele bardziej rozległe zabudowania. Jeńcy pochodzenia słowiańskiego byli traktowani gorzej niż ci zachodni. Często dostawali mniejsze racje żywnościowe, nie otrzymywali paczek i byli kierowani do cięższych robót. Wśród jeńców zachodnich, którzy mogli liczyć na nieco lepsze traktowanie, wyjątek stanowili Włosi, którzy po obaleniu Mussoliniego i przejściu Włoch na stronę aliantów kwaterowani byli w rosyjskiej części obozu. Wracając w ogóle do tych nierówności dla jeńców wojennych tutaj przytrzymywanych, to warto wiedzieć, że też po mojej lewej stronie nieco dalej znajdowała się kaplica, gdzie można było korzystać z posługi kapłańskiej. Oczywiście po raz trzeci powtórzę, te różnice pomiędzy tym, jak traktowano żołnierzy polskich czy sowieckich, czy w ogóle ludy słowiańskie, a tym, jak traktowano żołnierzy
pochodzących czy z Belgii, czy z Francji, czy już później, jeśli chodzi o wojska brytyjskie czy Amerykanów, no to była kolosalna różnica w traktowaniu, w możliwościach tych ludzi. Oczywiście to było podyktowane przede wszystkim nazistowską ideologią o niższości pewnych ras. Stalag był wielokrotnie rozbudowywany ze względu na powiększającą się liczbę więźniów. Początkowo przewidywano ich liczbę na 3 tysiące, a maksymalne obciążenie obliczono na 15 tysięcy. W rzeczywistości w obozie znajdowało się jednocześnie nawet blisko 50 tysięcy jeńców. Stalag 8A Görlitz-Mäusch to jest w tej chwili dzielnica Zgorzelca. Tutaj zlokalizowano obóz przede wszystkim dlatego, że w pobliżu były też koszary Wehrmachtu. W razie jakiegoś niepokoju, jakiegoś buntu więźniów można było skorzystać wtedy z pomocy wojska dla tłumienia tych ewentualnych jakichś tam rozruchów. A w tej chwili stoimy z kamerą w miejscu, gdzie było bardzo wiele baraków. Warto podkreślić, że cały obóz był podzielony na sektory. W różnych sektorach były różne narodowości więzione, a ci Polacy, którzy ten obóz na początku wznosili, w dużej części byli stąd zabrani do innych placówek. Tutaj zostało około 2000 jeńców wojennych polskich. Taką ciekawostką jest też to, że tutaj trafili żołnierze włoscy po tym, jak Włosi zrezygnowały ze współpracy z Hitlerem, opowiedziały się po stronie aliantów. Oczywiście Włosi traktowali ich byli jako zdrajcy, no i w sposób szczególnie nienawistny podchodzono do nich w związku z tym. Można zauważyć, że te baraki, które tutaj stały, gdzie w tej chwili jesteśmy z kamerą, miały swoje własne zaplecze, takie niewielkie sanitarne, miały własne szamba, miały takie umywalnie własne. No to było duże udogodnienie i po raz kolejny powtórzę, że te sektory, gdzie mieszkali jeńcy traktowani jako przedstawiciele narodowości tych lepszych, no mieli o wiele wygodniejsze te warunki bytowania, no i w ogóle byli lepiej traktowani. Warto to wielokrotnie podkreślać, dlatego że Polacy jako naród słowiański, no byli w szczególnie też okrutny sposób doświadczeni pobytem tutaj. Rozłąka z rodzinami, świadomość tego, że są zniewoleni, że nie wiadomo, czy kiedykolwiek jeszcze zobaczą własne rodziny, wpływała bardzo przygnębiająco na naszych tych biednych jeńców wojennych. No i oczywiście pociągało to sobą też skutki w postaci śmierci tych wycieńczonych ludzi. Przez cały okres funkcjonowania przez Stalag 8A przeszło około 100-120 tysięcy jeńców wielu narodowości. Z Polski, Francji, Armii Wspólnoty Narodów, Jugosławii, Związku Radzieckiego, Włoch, USA i Belgii. Jeńcy wojenni wykorzystywani byli jako tania siła robocza. Wraz z eskalacją działań wojennych Rzeszy i mobilizacją kolejnych roczników w gospodarce niemieckiej brakowało rąk do pracy. Tworzono oddziały robocze składające się z kilku do kilkudziesięciu ludzi i kierowano do pracy w kopalniach, zakładach przemysłowych, kamieniołomach czy gospodarstwach rolnych. Jeńcy Stalagu 8A zatrudniani byli nie tylko w okolicy Görlitz, ale także w innych powiatach. Te resztki umywalek stanowią miejsce, które kiedyś było centrum takiego dużego baraku mieszkalnego. Na końcach jego znajdowały się latryny, a tutaj można było, ci wszyscy zakwaterowani, użyję takiego pięknego słowa, w tym miejscu, właśnie korzystali z tych umywalek i z tych toalet. Oczywiście tam był specjalny regulamin, kiedy można było z tego korzystać. No, obostrzenia dotykające jeńców wojennych miały w każdej chwili przypominać im, że są jeńcami, że są pod butem swoich zwycięzców. To wszystko miało tych ludzi dodatkowo jeszcze upadlać. Ta skarpa kryje ogromne szambo, potężne szambo. Są na górze podkrywane w niektórych miejscach wyloty tego szamba. Oczywiście warto powiedzieć przy okazji, że czy tutaj zwłoki tych, którzy umierali, tak jak na ten cmentarz sowieckich żołnierzy, czy po prostu wszystkie te nieczystości, wszystkie te czynności wykonywali sami więźniowie. Oczywiście nie było mowy o jakiejś mechanizacji tego wszystkiego. Była to
strasznie taka niemiła, nieprzyjemna praca. Przecież babranie się w tych brudach no, było jakby dodatkowym jeszcze upokorzeniem tych ludzi, ale przecież musieli to robić, bo to było miejsce, gdzie trzeba było chronić też przed jakimiś zarazami, jakimiś chorobami, a w takim wielkim skupisku ludzi, zwłaszcza niedożywionych, było to zagrożenie stale obecne. No warto popatrzeć, że takich chyba zbiorników było tu kilka. Dzisiaj cały ten teren w zasadzie no, jest całkowicie pokryty tymi samosiejkami. To kiedyś był teren odkryty, więc zupełnie inaczej wyglądały te baraki, rozmieszczenie tych wszystkich innych obiektów i urządzeń. No tutaj widać narożnik tego betonowego zbiornika wielkiego. No, pierwszy wylot, być może tutaj nawet były umieszczone jakieś sedesy, nad tym trudno powiedzieć. I tu są kolejne otwory. O tu. A tutaj dalej jest koniec tej skarpy, która kryje ten zbiornik. Mimo ciężkich warunków w Stalagu można było liczyć na namiastkę życia kulturalnego. Działał tu teatr amatorski, powstały zespoły muzyczne, grały dwie orkiestry, francuska i belgijska. Funkcjonowała też biblioteka. W obozie znajdowała się kaplica, w której zimą odprawiano nabożeństwa, a na co dzień służyła jako biblioteka. W miesiącach wiosennych i letnich nabożeństwa odbywały się na powietrzu. Do baraków funkcyjnych, takich jak kaplica, biblioteka czy tzw. barak teatralny, nie mieli dostępu żołnierze radzieccy i włoscy. Ponadto zabroniono im udziału w zajęciach sportowych i kulturalnych na terenie obozu. Stoimy w tej chwili z kamerą w miejscu, gdzie za moimi plecami był niegdyś taki barak teatralny i warto wiedzieć, że w tym baraku teatralnym odbywały się czasami koncerty. Oczywiście te koncerty to były bardziej przygotowywane przez jeńców tych armii zachodnich. Tutaj byli Francuzi, a wśród nich znany kompozytor późniejszy Olivier Messiaen, który był zresztą znakomitym muzykiem, który wspominał przez całe życie ten swój pobyt tutaj w obozie. Zresztą pisał muzykę przypominającą losy tych ludzi. Francuski kompozytor Olivier Messiaen podczas pobytu w Stalagu 8A skomponował kwartet Na koniec czasu, utwór zaliczany do najwspanialszych dzieł muzycznych XX wieku. Prapremiera odbyła się w obozie 15 stycznia 1941 roku. To właśnie ten utwór stał się inspiracją dla artysty Matthiasa Bayera, który stworzył kilka rzeźb metaloplastycznych umieszczonych na obozowym terenie. Trudno powiedzieć, co chciał wyrazić ten artysta, który stworzył tą kompozycję. Kojarzy mi się ona z krzyżem, który oddziela jakby dwa różne światy, ale to jest tylko taka moja interpretacja tego dzieła. Rzeźby stoją tu od 2011 roku. Ich osobliwa forma skłania zwiedzających do zatrzymania się i zastanowienia nad przesłaniem artysty. W 2015 roku na terenie obozu powstało Centrum Edukacyjno-Kulturalne Meeting Point Music Messiaen, którego celem jest prowadzenie działalności edukacyjnej i kulturalnej związanej z obozem, ze szczególnym podkreśleniem jenieckiej działalności artystycznej. Centrum organizuje również koncerty, warsztaty, konferencje i szkolenia. Pobyt jeńców za drutami był oczywiście straszną traumą przez sam fakt, że są pozbawieni wolności, ale też te wszystkie dodatkowe szykany powodowały, że ci ludzie przede wszystkim psychicznie szybko podupadali. To jest oczywiście takie symboliczne pokazanie, gdzie była granica obozu. Po latach powstał tutaj wspaniały budynek, w którym się odbywają różnego rodzaju spotkania. Tutaj pracuje się dalej nad historią tego Stalagu 8A. A warto wiedzieć, że osobą szczególnie zasłużoną, wybitną, już nieżyjącą, jest świętej pamięci pan Roman Zgłobicki. To był nauczyciel w tutejszej szkole średniej, który był pierwszym poważnie traktującym sąsiedztwo tego miejsca, gdzie był obóz Stalag 8A. Napisał wspaniałą książkę o tym obozie. Przy okazji poznał bardzo wielu jeńców
wtedy, kiedy jeszcze żył, przyjeżdżali tutaj jeńcy francuscy, sam Messiaen też tutaj był, więc to trzeba zawsze przypomnieć, że wśród tych, którzy są wybitnie zasłużeni dla przybliżenia dziejów tego starego osiema, jest świętej pamięci pan Roman Zgłobicki. To właśnie dzięki zaangażowaniu Romana Zgłobickiego w Zgorzeleckim Zespole Szkół Zawodowych i Licealnych działa Izba Pamięci. Historyk jest także autorem opracowania dotyczącego obozu. Pamięć ludzka może być zawodna, ale na szczęście tutaj przy tym miejscu, gdzie był Stalak 8A w Zgorzelcu, upamiętniono specjalną tablicą świętej pamięci pana Romana Zgłobickiego, którego miałem wielki zaszczyt osobiście poznać, wysłuchać jego opowieści o obozie, poznać to muzeum, które on zakładał w tutejszej szkole średniej, w technikum. Oczywiście dzięki takim ludziom pamięć o tych strasznych czasach potrafi być przenoszona z pokolenia na pokolenie i bardzo dobrze, że oprócz pomnika upamiętniającego sam obóz i cierpienia tych ludzi jest również ta tablica, która przypomina bardzo miłego, bardzo skromnego, dobrego człowieka, jakim był pan Roman Zgłobicki. W 1964 roku Zgorzelec odwiedzili byli jeńcy Stalagu 8A z Belgii i Francji wraz z rodzinami. To właśnie dzięki pomocy zaangażowanego w przywracanie pamięci o obozie Romana Zgłobickiego postawili na terenie byłego obozu pierwszy kamień pamiątkowy. W 1976 roku przy drodze do Bogatyni, w miejscu bramy wjazdowej do obozu, odsłonięto pomnik dla uczczenia pamięci jeńców. Pomnik powstał z inicjatywy Stowarzyszenia Byłych Jeńców Oflagów i Stalagów 8 Okręgu Wojskowego. W roku 1994 wskutek starań francuskich kombatantów na monumencie umieszczono marmurową płytę z upamiętniającym napisem 1939 Stalag 8A 1945. Przez ten obóz przeszły, w nim żyły i cierpiały dziesiątki tysięcy jeńców wojny. Piaskowcowy monument, który upamiętnia cierpienia jeńców wojennych, którzy tutaj żyli, pracowali i konali na terenie tego obozu Stalag 8A Görlitz-Mois, Zgorzelec, Ujazd. Ci wszyscy, którzy bywali tutaj w czasie uroczystości pod tym monumentem, często nie zwracali uwagi na bardzo skromnie stojącego z boku świętej pamięci pana Romana Zgłobickiego, którego zasługą jest to, że taki pomnik jest, że powstało tutaj wiele tych innych upamiętnień, a przede wszystkim, że jako pierwszy w sposób szczególny zwrócił uwagę na ten obóz i że swoim tym takim entuzjazmem, takim poszukiwaniem historii, swoim patriotyzmem zaraził bardzo wielu swoich uczniów, którzy naprawdę pomagali mu i w tworzeniu tej Izby Pamięci, która była tutaj w szkole w Zgorzelcu i w porządkowaniu tego otoczenia, na ile wtedy mogli. Pomnik ten niech przypomina wszystkim o tragedii z tych lat 1939-1945, o tragedii tych ludzi, którzy zniewoleni tutaj musieli dokonać swojego żywota, bądź też przeżyć najgorsze chwile swojego życia przed powrotem w rodzinne strony. Liczbę ofiar śmiertelnych obozu trudno oszacować. Wiadomo, że zmarło około 10 tysięcy Rosjan, 0,5 tysiąca Włochów, blisko 200 Francuzów, 68 Belgów, 28 Jugosłowian i 6 Amerykanów. Dane dotyczące śmierci 45 Polaków są niepełne, gdyż nie uwzględniają epidemii czerwonki w obozie przejściowym. Ze Zgorzelca przenosimy się do oddalonego o kilkanaście kilometrów Pieńska. To tu, za tymi murami, mieścił się niemiecki szpital, gdzie kierowano polskich jeńców wojennych rannych w kampanii wrześniowej. Ten ceglany budynek z 1904 roku rolę szpitala pełnił także podczas I wojny światowej. Tymczasem już w pierwszych dniach funkcjonowania uruchomionego w połowie września szpitala trafiło tu około 0,5 tysiąca jeńców, rannych polskich żołnierzy. Za moimi plecami widać szkołę, która funkcjonowała tutaj już przed II wojną światową, w ówczesnym Penzigu. Jesteśmy w Pieńsku.
I tą szkołę w 1939 roku we wrześniu zamieniono na szpital wojenny, na taki lazaret, który służył przede wszystkim na początku polskim jeńcom i wszystkim tym, którzy trafili do niewoli z obsługi naszego wojska w 1939 roku, w czasie jednej z wielkich bitew. Tutaj stworzono dla nich warunki, no właściwie w miarę dobre. Ja miałem wielki zaszczyt spotkać się jeszcze z jednym z tych żołnierzy, którzy tutaj byli leczeni. To było już wiele, wiele lat temu, wtedy, kiedy tutaj nadawano imię tej szkole polskich żołnierzy września 1939 roku. Warto wiedzieć, że również sala gimnastyczna była taką częścią tego lazaretu. W salach tutaj leczono tych ludzi. Oczywiście wszystkimi tymi poranionymi zajmowali się lekarze niemieccy, siostry zakonne i cywilne, też niemieckie. I z opowieści, które miałem okazję zasłyszeć, wiem, że różnie zachowywała się ta obsługa. Personel niemiecki był zróżnicowany. Niektórzy odnosili się do Polaków bardzo wrogo. Mimo tego, że wielu tutaj trafiło w naprawdę ciężkim stanie, przywożono ich tutaj transportem kolejowym, później ze stacji dowożono samochodami do szkoły. Nawet są takie zdjęcia z tego czasu, kiedy tutaj ten lazaret funkcjonował. Bardzo wielu ludzi tutaj, tych naszych żołnierzy, umierało jednak i dzięki zapobiegliwości miejscowego księdza byli oni chowani w specjalnej kwaterze na cmentarze, gdzie jeszcze będziemy z kamerą dzisiaj. Warto zwrócić uwagę na to, że ci, którzy tutaj utworzyli specjalną izbę pamięci, no mieli to nieszczęście, że był taki czas, kiedy ta izba razem z częścią szkoły spłonęła, później tą izbę odtworzono. W każdym razie tutaj w Pieńsku pamięć o tym, że aż tutaj już w 1939 roku trafiali nasi bohaterscy żołnierze, którzy byli poranieni na różnych frontach września 1939 roku, że ta pamięć jest tutaj czczona, że bardzo wiele odbywa się tutaj różnych takich zajęć. No a sam wystrój szkoły też tutaj przy samym wejściu przypomina o tym, że to jest właśnie jedno z miejsc wtedy, w 1939 roku, położone bardzo daleko od miejsca, gdzie toczyła się na terenach polskich wojna, a dzisiaj jest to już część naszej ojczyzny. Ciężko rannych żołnierzy umieszczano w salach. Ci lżej ranni trafiali do sali gimnastycznej. Robi wrażenie ten cmentarz obrońców II Rzeczypospolitej, którzy pierwsi stawili czoła hitlerowskim najeźdźcom, którzy w zasadzie dokonali swojego żywota, często bardzo młodego. Tutaj są ludzie 20-letni, ale są nieco starsi też pochowani, którzy kończyli życie w niemieckim wtedy Penzig, leczeni przez niemiecką obsługę szpitala wojennego, tego lazaretu tutaj zlokalizowanego w szkole. Chwała tym przede wszystkim dzisiaj, którzy tak skrupulatnie dbają o to, żeby to miejsce było godne, dostojne, żeby ono było czyste, żeby było umajone tymi flagami w formie kwiatów tutaj ustawionymi, biało-czerwonymi. No i oczywiście wtedy, kiedy się przechodzi wzdłuż tych rzędów krzyży, warto zwrócić uwagę, skąd pochodzili ci ludzie, z jakich czasami nawet formacji walczących z hitlerowcami pochodzili i można się zorientować. Przynajmniej tak można domniemywać, że jeżeli są tu postawione specjalne jakieś znicze przy niektórych z tych krzyży, to być może jacyś potomni gdzieś z głębi Polski tu przybywają od czasu do czasu po to, żeby przypomnieć, że ktoś pamięta jeszcze o tych tutaj bohaterach naszych polskich. To jest miejsce, które pozostanie na zawsze takim sanktuarium obrońców Polski, którzy no oddali to, co jest najcenniejsze, swoje cierpienie i życie dla kraju. W wyniku odniesionych ran od października 1939 roku do października 1940 roku w szpitalu w Pieńsku zmarło 42 polskich żołnierzy. Ich nazwiska wyryto na pamiątkowej tablicy umieszczonej na pobliskim cmentarzu. Thank you.
Sponsorem programu była hurtownia i sklep elektrotechniczny Amper B z Bolesławca.